I siemaneczko wszystkim, z tej strony Sadkosa. W dzisiejszym odcinku sobie zrecenzujemy Piccolo Strawberry. Zobaczymy, czy będzie to dobry szampan, czy raczej zły. I oczywiście chciałbym na wstępie powiedzieć do wszystkich, nawet do tych złych, wszystkiego najlepszego z okazji 2023 roku, żeby wam się najlepiej żyło i żeby, kurde, ten rok nie był tak jak ten, taki właśnie gorszy. No, to przejdźmy do dalszej serii. Widzimy, że tutaj pisze napój bezalkoholowy gazowany o smaku truskawkowym. Składniki: woda, sok jabłkowy, zagęszczony. Mam nadzieję, że tutaj będzie sok zagęszczony. Co tu jeszcze pisze? Tutaj pisze jabłkowego cukru. Mam nadzieję, że jabłko w tym szampanie też będzie. Oj, tutaj jakiś kot. Chyba na te strony fajne. Ja tam wbiję. Znaczy to? Nic nie mówiłem. Dobra, 09.12.2025. I chyba mi się tutaj data pojebała. Bo mamy 2023 nadchodzi, a nie 2025. Chyba producenci tutaj nieźle lecą z nami. Dobra, ale przejdźmy do konsumpcji. Zobaczymy, czy to będzie dobre. Dobra, już szampana otworzyłem. Patrzcie. Jaki otwarty już to jest. No. Więc ogólnie przechodzimy do ogólnie konsumpcji. Jak ktoś nie patrzy na moje ręce. Bo kurwa, wczoraj w nocy musiałem dużo szukać. Jakieś tam rzeczy. Dobra. Przechodzimy. Oceniam na 7 na 10. Kurde, taki kwaśny. Jakby chciał mi w żuchwa, kurwa, wyrwać. O, kurde. No i życzę wam, żebyście odpalali dużo petard. I pamiętajcie, wbijcie też na mój kanał ZP Ekipa, który będzie w linku. No bo kurde, już na innych kanałach nie mogę streamować. Na przykład na tym głównym, co teraz właśnie ten filmik. No wiecie, kurwa, no troszeczkę mam problem z tym kanałem, no i tyle. No. Trzymajcie się, elo.